ze mną jest gość oczywiście, czyli Monia. Monia, właśnie takie dzisiejsze pupsi, zobaczcie. No. W takich fajnych kartonikach od Happy Meal'a. No to trochę tak wygląda, serio. Tak. Jak taki Happy Meal, rzeczywiście, tylko taki tęczowy. Ze slime'em w środku, bo to są slajmiki. Także, jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze tam się kryje, zostawiajcie kciuczki w górę i zaczynamy! Otwieramy, zobaczcie, nasze pudełeczko z niespodzianką. Tak. Czy tam, jak to Monia powiedziała, Happy Meal. Happy Meal, pupsi. Okay. Dobra, one są tu, słuchajcie, zaklejone trochę, ale ta zaraz je otworzymy sobie. W ogóle na pewno kojarzycie serię z tym Pupsi Slime Surprise, także jeżeli kojarzycie, to zostawiacie. Czadowa. Monia popsułą trochę. Monia. Dobra, trudno. Słuchajcie, ja to po prostu otworzę tak, albo nie wiem, może tak. Może się otwiera jak Happy Meal. Rzeczywiście, on się otwiera jak Happy Meal. No widzicie, że się nie myliła. No. Nie, słuchajcie, on mi się tu jakoś pójdzie już krzywo tak trochę otworzył. Trudno. Zaglądamy do środka i niespodzianki. Co tam mamy? Ale tu jest jakaś w ogóle taka, zobaczcie, błyszcząca niespodzianka. Soszewka. Ze znakami zapytania. Mega. Ale tu jest dużo tego. Duże to jest. Ja się nie spodziewałam, Monia, patrz. Ile niespodzianek, słuchajcie, pełno tego jest. Tu jest jeszcze takie coś, nie wiem co to. Tu takie coś. Nie, to było we frytce. Co tam mamy? To jest chyba rzeczywiście Happy Meal, poczekaj. Słuchajcie. Ja to wejmę tak, jak to było, bo wy tego nie widzieliście. Zaraz wam pokażę, tu jest w ogóle ulotka. To może tam też jest, słuchajcie, zostawię. Ale patrzcie na to, jest i hamburger taki. Tu jeszcze są w ogóle jakieś takie, nie wiem co, soszetki z niespodziankami. Aha. I tu jest jeszcze co nieco przyklejone i to trzeba chyba jeszcze w ogóle, tak, tu trzeba jeszcze, słuchajcie, tu jest ukryte w ogóle takie zaklejone, ja tego nie widziałam na początku. I z tej strony, słuchajcie, to otwieramy. No jestem w szoku. No ja trochę też, zobaczcie. Dobra, słuchajcie, lecimy, otwieramy naszą niespodziankę. No, mam, o, tu jest, dobra, to otwarcie z tej strony. Okay. Teraz słuchajcie, otwieramy. No! Wow! Dobra, patrzcie na to. Mamy! Tak się to otwiera, ale czad, dobra. Kolejki siedzą, frytki są! Ekstra! No i tu jeszcze pozostałe, słuchajcie, jedzonka też. A w środku już niespodzianki wyjęłam, i tu wszystko mamy wyjęte, ale czadowe są te frytki! Ekstra! To robimy slajma, nie? Ja zauważyłam, że my tu jeszcze mamy jakąś saszetkę Unicorn Sparkle. Taką czyli wyjątkowo jakaś rzadka. Więc pewnie będzie tu jakaś ultra rzadka figurka. Trzymajcie kciuki. Otwieramy saszetki. Dobra, to co? Zaczynamy może od tego, słuchajcie. Ja jestem ciekawa, co to będzie, ale że to wygląda jak Happy Meal, to jestem w szoku. Ja się nie spodziewałam, myślałam, że tylko Monia tak sobie żartuje. No nie, a tu się okazuje, że w środku jest hamburger i frytki. Mamy łyżkę unikorną. Taką srebrną jakąś, zobaczcie. Taka długa, zobaczcie, fajna. Dobra, co tu jeszcze mamy, słuchajcie? Tu jest kubeczek, już tak widzę po kształcie. Chyba tak. Będzie jakiś kubeczek do odmierzania. Ulala, taki różniutki. Fajnie, fajnie. No to mamy łyżeczkę. Ostatnia troszeczkę nam została. Tak. Największa. Taka olbrzymia. Największa. Uwaga, uwaga, uwaga. Co tu mamy? Chwila prawdy i... Co to? To są, słuchajcie, jak żelki Haribo. Taka paczka. Patrzcie, Rainbow Poobears. Się otwiera, nie? Tego się nie otwiera. Otwiera się! To będą żelki Haribo! Ale ale fajnie. Tu slajmika schowamy. To. Ale fajowo. Hamburgera. Hamburgerek, patrzcie na to. Ta-da. I kolejne zarzutki, zobaczcie. No. I tu jest jakaś niespodzianka. Podrabowa. No właśnie, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Co tu jest? Uwaga, uwaga, uwaga. Otwieramy. I mamy. I mamy. Kubek! Ale patrz! Misia, to jest tak miś. No, to jest żelek Haribo! O jacie! No patrz, Monia, na to! A to jest mięciutkie? Taki jest! Jakie miękkie! Ale on się boi, czy widzisz? A powochaj, czy pachnie, czarno, bo one czasami pachną. Nie, nie? Nie, nie pachnie. Nie. Tak zwyczajnie pachnie, słuchajcie. Ale fajnie, i tu, słuchajcie, też możemy go otworzyć. I tu możemy przechowywać slajmika. Ale fajnie. Ale czad, żelki Haribo! Kto lubi Haribo, niech zostawia kciuka w górę. Jeszcze jedna saszetka. Złota, ona jest złota. Patrzcie. A co to będzie? Coś małego tu jest. Tak już czuję. Uwaga, uwaga. Aromat! To jest aromat, no!
Ale fajnie, więc nasz slajmik będzie miał zapach ekstra. Chyba wanilia, co? Bo taki żółty to co? Możliwe. Chyba wanilia. To teraz co? Robimy slajmika. Robimy slajma, no tak. Bierzemy się do pracy. Tak. My mamy przygotowane, zobaczcie, dwa pokarmy dla jednorożca. Bo trafiłyśmy na dwa, czyli w takim przypadku musimy po prostu przygotować dwa slajmiki. Najpierw do naszego kubeczka nalejemy wodę, już mamy przygotowaną, do kreski. I przelewamy na nasze naczynie. Moje trochę dużo dzisiaj. Moje jest troszeczkę mniejsze, zobaczcie. Tak, ja tu mam takie większe, ale w sumie nie wiem, czy to właśnie nie jest gorzej, czy to nie lepiej. A może ja sobie chcesz tutaj tam jedną połówkę moją? O, co? Właśnie, chyba tak zrobimy. To proszę, to będziemy robić na tych połówkach i tyle. Tak, bo to się bardziej zmieści, wiecie? Tak. No okay, dobra, to trzymaj. Chociaż nie, poczekaj, bo to było tak, że teraz dodajemy... Aha, jeszcze niespodziankę, aromat niespodzianka. Okej, okay. Aromat niespodzianka. 5 kropki. Raz. Dwa. A. 3, 4, 5. W ogóle ten aromat, on pachnie cytryną, słuchajcie. No i wylewamy. Cytrynami. Proszę. Okay. Dobra, dlatego Monia zobaczcie. Będziesz mogła wsypać jedzonko dla jednorożca. Dobra, to już sobie może rozpakuję i wsypię. Tak, już sobie wsyp. Ja sobie naleję wody, dobra, tutaj sobie też przygotuję. 5 kropli aromatu znowu. Raz, dwa, ale jaki niebieski! 5, tak? Zobaczcie. Wow, fajny. Okay, nieźle, no i teraz będę to wsypywała. Tak, i będziemy musiały po prostu cały, mieszać, tak? No cały wsypuj. Okej. To wsypuję. Ja swój też zaraz tutaj wezmę. I to wszystko. Uwaga, ups! Żeby nam się nie rozlało. No. Dobra, i będziemy musiały po prostu teraz mieszać. Patrzcie, mam różowe. Ale to, fajnie. Ale ja to muszę chyba przeciąć, bo nie dam rady tak. Bo ja nasze slajmiki... Ja wymieszasz, ja wymieszam po tobie, bo nie mam... Patrz, ale różowy. No. Jak guma balonowa wygląda. No, taki śmieszny będzie. My w ogóle później będziemy musiały wymieszać te slajmiki. Razem ze sobą. No, ciekawe co to znaczy. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Ja też jestem ciekawa. Dobra, ale pachnie fajnie teraz to. Tak owocowo mega. Już nie taką cytryną, tylko tak, nie wiem, czy... Mieszaj, później ja wymieszam swój. Dobra, przez minutę, słuchajcie. Mieszamy. Nasze slajmiki, my je, słuchajcie, wymieszałyśmy. Trzeba było odczekać jeszcze 10 minut, tak jak było napisane w ulotce, żeby one się tak odpowiednio nam zgęstniały. Mogę już połowę swojego slajmika? Ja myślę, że tak, ale ja chyba swojego chcę jeszcze w ogóle, słuchajcie, trochę się jeszcze lepi jednak, słuchajcie, ale nie, jest okej. Okay. Patrzcie na niego. Ja wezmę w rączkę, słuchajcie, slajmika, patrzcie, możemy go sobie tak zrolować. Super wyszedł, zobaczcie, jak się w ogóle rozciąga. Mówi się trochę jeszcze lepiej, wiesz? Lepi się? No. A spróbuj go tak nawet, wiesz, podotykać, to tak o, o się już robi lepiej. No, zobaczcie jaki fajowy wyszedł, ekstra. Dobra, czyli co, mamy przygotowane dwa slajmiki, bo u nas w pojemniczku były dwa pokarmy dla jednorożca. Czasem tak się zdarza. Fajnie. Tak, ale może dlatego, że my po prostu mamy rzadką figurkę, właśnie, to też warto dodać. My dzisiaj mamy po prostu szczęście. Tak jest, my mamy, słuchajcie, rzadką figurkę, więc... Swojego. No i co, i zobaczcie, i te dwa slajmiki mieszamy ze sobą. To co, lecimy, nie? Dawaj. Jestem ciekawa, co będzie z tego. Różne kolory, czy jeden powstanie? Mi się wydaje, że to będzie jakaś taka, nie wiem, tęcza się nam tu zrobić. To wygląda jak ciastolina. No trochę tak, patrzcie, wymieszamy. Wow, ale fajnie robi się. Zobaczcie, co tu się robi. Niebieski chyba przeważa, ten różowy trochę mi tu tak znika, mi nie? Wydaje, fiolet się robi, patrzcie. Wow, jaki słoń. Ale fajny, no naprawdę fioletowy się robi. Jak talerzyk tutaj. Zobacz, Monia. Widzę. I teraz może chyba już dodamy, co? Tak, ja też myślę, że dodamy, słuchajcie. Magię, dobra. Ułożymy tutaj tak na środku, spójrzcie. O, i dodajemy saszetkę. Z magią, z magicznymi dodatkami. No to lecimy, uwaga. Nie wiem. Na razie nic nie jest taki biały. A w sumie rzeczywiście złoty, bo się błyszczy. Dobra, zaraz zobaczymy, co się z nim stanie. Musimy wymieszać. Będzie brokatowy. Slajmika wezmę po prostu w rączkę. W rączki! Żeby go tak porządnie wyrobić, bo on się obsypał. Złotym brokatem. Takim złotym brokatem. I on się po prostu mieni teraz. Jak go się tak chwyci,
To nie jest taki, wiecie, złoty, tylko się tak mieni, patrzcie. On jest w ogóle taki matowy, nie wiem, czy to zauważyłaś, taki, wiesz, taki... No jest, taki trochę, rzeczywiście, jeszcze go tak tu, słuchajcie, zbiorę ten brokat. I zostaje nam jeszcze, zobaczcie, ostatnia saszetka. To otwieraj, Monia. O, już mogę, dobra. No ja myślę, że tak, bo to będzie jakaś posypka tu nam się trafi. Dobrze, uwaga. Nie wiem, konfetti, cekiny, co to będzie? Tutaj będą jakieś, nie widzę jeszcze. Co tam masz? Nie wiem, czy kółeczka jakieś chyba, to dawaj. Sypiemy wszystko. Uwaga. No i wsypuj. Wow! Ale ładne! Ale wysypało się fioletowe kółeczka. Wow! O nie! No, takie kółeczka fajne, fioletowe, ale ekstra. Będzie taki błyszczący slime, ale ekstra! Cały w cekinach, no, super! Spójrzcie, teraz naszego slajmika możemy schować wewnątrz breloka, wewnątrz naszego misia. Oj, wiecie co, spróbuję tak włożyć tutaj najpierw część, zobaczymy, czy się całość zmieści, bo mi trochę tego slajma tu wyszło. Patrzcie. Oj, chyba z całością będzie ciężko, chociaż może się tak uda zmieścić w miarę. Nie, chyba tyle wystarczy, nie zmieści się całość, to za dużo. Resztę można przechować w opakowaniu na żelki. Dobra, i proszę bardzo, slajmik ukryty wewnątrz miśka Haribo. Pokażę Wam jeszcze na ulotce, zobaczcie, tu jest nasz misio, to są nasze żelki Haribo, oni są jakby w kategorii Lunchbox Lumps, czyli właśnie dlatego całe to opakowanie miało kształt Happy Meala, bo taki był to, wiecie, po prostu lunch, zestaw lunchowy i nasz misiek należy do ultra rzadkich figurek. Otworzyłyśmy sobie Happy Meala, no, tylko że ze slajmikiem, zamiast frytek był slime, tak. Zamiast hamburgera slime, taka wszędzie slime. I kupa. Czyli i właśnie, jeszcze kupa na sam koniec, czyli nasz żelek Haribo. Aha. Jak Wam się taki zestawik spodobał, zostawcie kciuki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Koniecznie. I do zobaczenia. Pa, pa.